Witam Was bardzo serdecznie, bracia i siostry, w ten drugi wieczór naszych rekolekcyjnych spotkań. I dzisiaj chciałbym postawić kolejne, bardzo proste pytanie. Czy potrzebne nam jeszcze miłosierdzie? Bo żyjemy w czasach, w których niemal powszechnie otacza się kultem postawy pełne brutalności, nieliczenia się ze słabością ludzką. Tak zwani twardziele, czyli ludzie, którzy siłę fizyczną stawiają na pierwszym miejscu, są pokazywani nam jako wzór do naśladowania. Wystarczy przyjrzeć się filmom, grom komputerowym, powieściom, a nawet bajkom dla dzieci, by dostrzec wszechobecną przemoc i pogardę dla słabych. Wszystkie przejawy miłosierdzia nie są godne tak zwanego nowoczesnego człowieka. Nie ma tu miejsca na miłość. Brutalna walka o pozycję społeczną, dobra materialne i wszelkiego rodzaju przyjemności stała się punktem docelowym dążeń naszych czasów. Paradoksem jest jednak to, że kolejne zdobycze nowoczesności pozostawiają przeraźliwą pustkę, którą chce się czymś wypełnić, a towarzyszący temu smutek przykryć sztuczną wesołkowatością. Może dlatego Jezus pozostawił nam swoiste lekarstwo na naszą chorobę duszy i ciała. Jest nim orędzie Bożego miłosierdzia przekazane nam przez siostrę świętą Faustynę Kowalską. Ale warto także zapoznać się z tym, co na ten temat mówi Pismo Święte, natchnione Słowo Bożej Miłości. W Ewangelii według świętego Mateusza na samym jej początku Jezus mówi o błogosławieństwach, a w nich mówi do nas: błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. I dalej: idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy. Miłosierdzia chcę raczej, aniżeli ofiarę. Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. I to tylko niektóre z wielu słów, w których natchnieni autorzy przekazują nam obraz nieskończonej miłości Boga człowieka, obficie rozdzielającego dary tym, którzy z ufnością Go o nie proszą. Wystarczy wspomnieć spotkanie galilejskie, gdzie brak wina naraził na kompromitację młodą parę, czy też przebaczenie upadłej moralnie kobieci, scenę rozmowy z Samarytanką, czy wzruszające przebaczenie i obietnicę raju skruszonemu złoczyńcy, który umiera razem z Chrystusem obok na krzyżu. Mówi o tym piękna przypowieść, którą słyszeliśmy wczoraj, o synu, który roztrwonił majątek i z poczuciem winy wraca do ojca. A ten, zamiast go odrzucić, potępić, odepchnąć, z otwartymi ramionami czeka na powracające dziecko. I to tylko niektóre przykłady, jakie znajdziemy na kartach Nowego Testamentu. I co mówią nam te sceny? Czy ukazują Boga jako okrutnego tyrana, który tylko czeka na nasze upadki, aby wymierzyć nam karę? Bóg wie, że wielokrotnie
mamy dobre chęci, gdyż jak sam Chrystus powiedział, duch wprawdzie ochoty, ochoczy, ale ciało słabe. Jako umocnienie Jezus zaleca modlitwę i stałą łączność z Ojcem nawet w najtrudniejszych chwilach. Sam tego doświadczył, przeżywając śmiertelną trwogę w Ogrodzu konany na krzyżu, a mimo to modli się za swoich prześladowców. Jakże różni się to przesłanie ewangeliczne w porównaniu do przekazów współczesnych. Będąc niewyobrażalną wielkością, Syn Boży uniżył się do ułomności ludzkiej natury, stając się podobnym do człowieka w jego największym poniżeniu, oprócz grzechu. Co kazało mu stać się zadośćuczynieniem za wszystkie nieprawości świata? A więc zadośćuczynieniem za moje i twoje świństwa, które robimy w życiu. Fundamentem wszystkiego jest miłość, której źródłem jest sam Bóg. Święty Jan w swoim liście daje nam najkrótszą i najprostszą definicję Boga, kiedy mówi: Bóg jest miłością. To z miłości wypływa miłosierdzie tak bardzo potrzebne światu, ale potrzebne mnie i tobie. W środowiskach, które gardzą miłością, nie ma również miłosierdzia. Na kartach Ewangelii jest wyraźne polecenie, aby okazywać sobie wzajemnie miłość i miłosierdzie. Wszyscy ludzie są dziećmi Boga, stworzonymi na Jego obraz i Jego podobieństwo. I nie można kochać Stwórcy, a równocześnie mieć w nienawiści swojego brata. Przestrzeganie przykazania miłości jest warunkiem otwarcia dla nas skarbca niewyczerpalnego miłosierdzia. Wobec tego, skoro Bóg jest nieskończonym miłosierdziem, to czasami zadajemy sobie pytanie, czy szatan też może liczyć na miłosierdzie? Otóż upadły anioł, odrzucając nieodwołalną miłość, postawił siebie poza odwieczną Bożą światłością. I w tej przerażającej otchłani nie ma miejsca na miłosierdzie. Nie ma także nadziei, a bezmiar zła i wieczne cierpienie jest ogniem nieugaszonym, który towarzyszy wszystkim, którzy dokonali w swoim życiu podobnego wyboru. Jak czytamy na kartach Pisma Świętego, aby zaznać łaski dobroci Stwórcy, konieczna jest przemiana serca, zdanie sobie sprawy z własnej ułomności, słabości i upadków, wyzbycie się pychy i szczery żal za popełnione zło oraz zaniedbane dobro. I tylko postawa skruchy tego syna marnotrawnego czy celnika powoduje otwarcie niewyczerpanego źródła miłosierdzia Chrystusa, który będąc Bogiem przyjął naszą naturę i straszliwą odkupieńczą mękę. Dlatego tylko On może najpełniej okazać je tym, którzy się do Niego uciekają, którzy do Niego przychodzą i o to miłosierdzie proszą. Warunek jest tylko jeden. Trzeba Go zaprosić do swojego życia i otworzyć drzwi swojego serca. Nasz
Zbawiciel nigdy nie łamie woli człowieka. Czeka cierpliwie na gest z naszej strony. Tym gestem może być modlitwa. Może to być zniesienie swojego serca ku niebu. Może to być przychodzenie na Eucharystię, przyjmowanie Go do swojego serca, aby stąd zabierać Go do swojego codziennego życia, do swoich codziennych zajęć. Zachęcał nas do tego święty Jan Paweł II, kiedy odwiedzał naszą ojczyznę pielgrzymując słowami: otwórzcie drzwi Chrystusowi. Otwórzcie drzwi Chrystusowi. Chrystus nigdy nikogo nie oszuka, nie zniszczy życia, nie odrzuci, gdy skruszeni usiłujemy podnieść się z upadku. Zawsze możemy liczyć na Jego otwarte ramiona i przebaczenie w sakramencie pokuty, bo jak święty Jakub umacnia naszą nadzieję, miłosierdzie odnosi triumf nad sądem. Jest bardzo znamienne, że tam, gdzie usiłuje się usunąć z życia miłosierdzie, znika miłość. Pustoszeją kościoły, a konfesjonał staje się niepotrzebnym reliktem przeszłości. Brutalna walka o dobra materialne bez liczenia się z Bogiem i z drugim człowiekiem ogarnęła wiele krajów na świecie. To są korzenie wszelkich kryzysów, jakich doświadczamy w naszych czasach. Mamy także ich pokłosie i u nas wystarczy spojrzeć wokół siebie. I może dlatego zostało nam dane to wielkie orędzie, które ogarnia już cały świat i jest ratunkiem przed utraconą nadzieją. Musimy sobie uświadomić, że nie ma prawdziwego miłosierdzia bez miłości, a dzień pojednania jest przypomnieniem miłości Stwórcy względem człowieka słabego, grzesznego, upadającego. To źródło jest dla nas otwarte tylko i wyłącznie w czasie naszej doczesnej wędrówki. Korzystajmy z niego więc jak najczęściej, bo kiedy przekroczymy próg wieczności, ogarnie nas światło tylko i wyłącznie Bożej sprawiedliwości, w którym osądzimy samych siebie. Jeśli odrzucamy miłość, to także dokonujemy odrzucenia ściśle związanego z nią miłosierdzia. A tym samym zamykamy sobie dostęp do nieba, stanowiącego realizację Bożej miłości poza granicą czasu. Drodzy bracia i siostry, jutro będziemy przeżywać Dzień Pojednania, Dzień Sakramentu Pokuty. Czasami słychać, jak ludzie mówią, ale proszę księdza, ja się nie mam z czego spowiadać. No dobrze, a kiedy byłeś ostatnio w spowiedzi? Nie pamiętam. To 10-15 lat. No, może trochę więcej. No to się spowiada. No ale ja, proszę księdza, nie mam z czego się spowiadać. Bo ja nikogo nie zabiłem, nie spaliłem, nikogo nie okradłem. Ja nie mam z czego się spowiadać. Więc mówię wtedy, to w takim razie co niedzielę, jak jesteś na mszy świętej, to przystępujesz do komunii świętej. No nie, 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 aż tak dobrze to nie jest, proszę księdza. Mówię, no czemu? Jeżeli nie masz grzechu, no to co stoi na przeszkodzie, żebyś szedł do komunii świętej? No nie, no coś tam się znalazło. No
no to spowiadaj się z tego coś. No ale ja nie mam chrztu. A moi drodzy, a brak modlitwy, a brak uczestniczenia we mszy świętej, a odmowa, a oszczerstwo, a osądzanie, a kłamstwo, a złe myśli, a egoizm, a przekleństwa, a kłótnie, a wzajemne wyzwiska i tak dalej, i tak dalej. Moi drodzy, żeby przystąpić do sakramentu pokuty, trzeba się dobrze przygotować. Czasami ktoś mówi, no ale proszę księdza, to niech mnie ksiądz zapyta o coś. A ja wtedy mówię, no dobrze, ale ja nie jestem ciekawy. Ja nie siadam tutaj dla własnej zaspokojenia, własnej ciekawości. Jakbym był ciekawy, to bym sobie wziął jakąś ciekawą książkę, poczytał, byłaby ciekawsza, aniżeli twoje grzechy. To jest twoja spowiedź. No dobrze, ale jak ja zacznę mówić, to co sobie ksiądz pomyśli? No nic sobie nie pomyśli. Każdy ksiądz siada do konfesjonału po to, aby słuchać grzechów. I nic go nie zdziwi. Słuchajcie, to jest taka łaska Pańska, łaska Ducha Świętego, że żaden ksiądz nie zdziwi się nawet najgorszym grzechem. Bo w konfesjonale nie przychodzimy po to, żeby się chwalić. A wielu tak robi. O proszę księdza, modlę się prawie cały dzień. Czytam Pismo Święte. Jak trzeba komuś pomóc, to pomogę. I cała lista wymieniana tego, co dobrego się stało. No ale przecież nie przychodzimy do konfesjonału, by się chwalić, ale mówić o tym, co było najgorszego w naszym życiu, by nam Bóg to przebaczył, byśmy mogli zacząć od nowa. Moi drodzy, gdy Chrystus chodził po ziemi, uzdrawiał wielu chorych, ale nie wszystkich. Uzdrawiał tych, którzy do Niego podeszli lub którzy zostali do Niego przyniesieni, ale zawsze pyta tego chorego, co chcesz, abym Cię uczynił? Czy On jako Bóg nie wiedział, co temu człowiekowi dolega? Jak, z jakiej choroby oczekuje uzdrowienia? Wiedział, ale pytał, co chcesz, abym Cię uczynił? Tylko po to, aby ten człowiek miał świadomość, jaką łaskę otrzymuje, jakiego dobra doświadczy. I również my, idąc do konfesjonalu, słyszymy jedno pytanie od Jezusa Chrystusa. Co chcesz, abym Ci przebaczył? I Chrystus, uzdrawiając chorego, dawał mu tylko tyle, o ile był proszony. Nigdy ponad. I również nam w sakramencie pokuty da tyle, o ile go poprosimy. O co go poprosimy, aby nam przebaczył? No ale żeby to zrobić, potrzeba zrobić porządnie i solidnie rachunek sumienia. To nie może być tak, że ja idę do kościoła, gdzieś tam po drodze, w tramwaju, w autobusie, idąc na piechotę, pomyślę sobie i sprawa załatwiona. Nie, moi drodzy. Każdy sakrament pokuty powinniśmy przeżywać, jakby to był nasz ostatni w życiu sakrament pojednania z Bogiem. Więc trzeba się do Niego przygotować. Mamy możliwość skorzystania z pomocy naukowej w postaci książeczki do nabożeństwa. Tam jest rachunek sumienia, tam są pytania, które nam pomogą spojrzeć w prawdzie na samych siebie.